Syrop, sok zmięty. Przepis. Mięta to coś fajnie smakującego, fajnie wpływającego na nasze ciało, więc warto ją stosować jak najszerzej. I dzisiaj, właśnie dwa przepisy: na syrop, czy też na sok zmięty. Jak nazywał, tak nazywał. Pamiętajmy, że to naprawdę coś fajnego, zwłaszcza jeśli chodzi o smak. I tak, od początku. Miętę zalewamy wodą. Oczywiście pamiętajmy, że miętę yy, świeżą możemy mieć przez cały rok. Wystarczy. Mieć taką miętę w doniczce, w doniczkach, kawałek parapetu, mebli i to nie tylko fajny zapach, ale też coś, co możemy stosować przez cały rok. I tak, miętę zalewamy wodą około 20-30 gałązek. Zagotowujemy i przez 3 do 5 minut gotujemy na małym ogniu. W tym momencie możemy dodać soku z jednej, dwóch cytryn. Niektórzy zamieniają cytrynę na kwasek cytrynowy, ja jednak wolę sok z cytryny. Po tych 3-5 minutach studzimy. Niektórzy odstawiają na dzień pod przykryciem, żeby to wszystko tam popracowało. Po tym czasie odcedzamy i dodajemy cukier. Na 20-30 gałązek między pół a 1 kg cukru, albo też 60 dag dak, dekagramów cukru na litr soku. Ponownie gotujemy aż do momentu, aż cukier się rozpuści. I albo wstawiamy do lodówki i wypijamy, albo też, co lepsze, po prostu pasteryzujemy, żeby cieszyć się z syropem, sokiem zmięty mięty dłuższy czas. Teraz drugi przepis. Pół kilograma mięty, może być troszkę mniej niż te pół kilograma mięty, około dwóch litrów wody, dwie cytryny, kilogram cukru. Cytrynę kroimy w plasterki. Mięte siekamy, a równocześnie, czy też wcześniej, do garnka wlewamy wodę. I wsypujemy cukier. Gotujemy, aż rozpuści się cukier. Studzimy. Gdy to wszystko już nie jest gorące, ale ciepłe, ta woda z rozpuszczonym cukrem, zalewamy tą wodą z cukrem pokrojoną cytrynę i miętę. Gnieciemy to. Przykrywamy. Odstawiamy na dzień. I pamiętajmy, żeby w międzyczasie mieszać. Żeby to po prostu się dobrze rozeszło. Po tym czasie zagotowujemy przez około 10 minut na drugi dzień oczywiście, przecedzamy, znowu gotujemy przez 5 minut do słoików, do butelek. Tutaj warto pamiętać o tym, że ta ilość cukru można ją ograniczyć. Ten syrop, sok możemy po prostu dosłodzić później. To nie musi być koniecznie wtedy cukier, może być to miód, stewia, cała masa innych rzeczy. Warto też dodawać na przykład do tych przepisów melisę. Oczywiście... Tuż obok mięty, żeby po prostu troszkę tej melisy dołożyć, wrzucić i przygotowywać razem z nią, żeby ten smak, to wszystko było równie fajne. Więc dwa przepisy, dwa proste przepisy. Chcemy ograniczyć cukier, ograniczmy go niekiedy bardzo mocno. Możemy oczywiście posłodzić tuż przed piciem. Pamiętajmy, że ten sok, syrop z mięty niekiedy jest dla wielu z nas zbyt mocny, wtedy po prostu go rozcieńczamy. Tak, żeby nam dosyć, że smakował, to wystarczył również na dużo. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.